Witam Was tutaj, cześć, jestem Zanosz i zapraszam Was już na kolejny odcinek z Triki i Pomocniki City Skylines na wszystkie dzisiejsze systemy. W dzisiejszym odcinku powiem Wam podstawową rzecz z fizyki w City Skylines i ogólnie rzecz, która Wam się będzie przydawać przy wszystkich rzeczach, o której mówiłem w poprzednim odcinku już tak na początku, a dziś powiem trochę bardziej. Czyli w jaki sposób możecie budować budynki z dala od drogi lub niekoniecznie przy tej drodze, przy której się zawsze ją wybudowało. Metoda jest banalnie prosta, a jak pojmiecie tą zasadę, to o wiele bardziej Wam to pomoże przy budowaniu Waszych miast, gdzie niekoniecznie będziecie robić je no tak jak gra by najlepiej chciała. I nie mówię już tutaj o takich odjazdach, jak pokazywałem w pierwszym odcinku, czyli budowaniu, gdzie macie właśnie tutaj przystanki tramowe bez drogi, linki w opisie, a właściwie w karcie, czy budowaniu idealnie wlotu do naszego dworca towarowego, a bardziej o dowolnych budynkach. I zaczniemy sobie to od dzisiejszej części, czyli dowolny budynek, który byśmy sobie chcieli postawić, wybudujmy sobie na przykład, najpierw sobie przygotujmy miejsce pod teren do wyburzenia, w sensie do stawienia i oczywiście wybórzmy sobie wszystko, w sensie usuńmy oczywiście i teraz możemy sobie postawić na naszej drodze. Oczywiście parametry drogi są tutaj dowolne, jednakże do celów po prostu wyłączymy linie pomocnicze i nachylenie zmniejszymy do najlepszej odległości, aby było po prostu wygodnie. No i teraz tak, bierzemy sobie dowolny budynek, jaki byśmy chcieli. Na przykład jakiś budynek unikatowy, tutaj byśmy chcieli postawić. Mamy tutaj jakąś halę sportową, ona jest dosyć dużych rozmiarów i byśmy sobie ją postawili w tym miejscu. Postawione. I teraz pytanie za 300 punktów. Nam się nie podoba to, jak ona stoi. To znaczy, chcielibyśmy, żeby ona była postawiona do tej drogi, ale w jakiś bardziej spektakularny sposób. Nic bardziej mylnego. Tak jak widzieliście, najpierw zawsze trzeba zrobić to postawić dokładnie w ten sposób. A teraz najważniejsze rzeczy, jakie musicie zapamiętać. Więc dobrze się wsłuchajcie. I dobrze patrzcie. Jak widzimy, nasz budynek aktualnie pokazuje, że nie ma dostępu do drogi. W ten jedyny sposób możemy postawić budynki. Czyli żeby postawić budynek, wystarczy nam nawet tak krótka ulica, gdzie mamy jedną kratkę. Tu dokładnie widzicie, tu jest jedna kratka, będę to w dzisiejszym odcinku mówić. I dzięki temu możemy już postawić dowolny budynek, na przykład ten, i możemy go przypiąć do tej drogi. I w ten sposób możemy przestawiać budynki, tylko i wyłącznie w taki sposób, tylko i wyłącznie przy drodze możemy postawić drogę. Budynek. Ale, co ważne, budynek, żeby działał, nie musi być zawsze tylko i wyłącznie w tych momentach, kiedy da się go postawić obok drogi. To jest ważna rzecz. No i teraz podstawowe rzeczy, jakie musicie pamiętać. Po pierwsze, kiedy nasza tutaj droga się łączy. Jak widzicie, jest ta niebieska strzałka. Niebieska strzałka występuje przy wszelkiego rodzaju budynkach. Nawet tak prostych jak klinika. Jeżeli wyburzymy go i zobaczymy, to on zawsze się znajduje na środku budynku lub w specjalnych, specyficznych miejscach. Jak na przykład, kiedy postawimy sobie duży budynek, który by musiał znaleźć na niego miejsce, ale powiedzmy, że tutaj postawimy go. Jeżeli mamy taki trochę większy budynek unikatowy, który jest godnych dużych rozmiarów, czyli oczywiście on na myśli SpaceX, to on ma właśnie naszą strzałeczkę w zupełnie innym miejscu. I ona jest bardzo ważna. Jak widzicie, w tym miejscu jest strzałka i ona nie musi być zawsze na środku, jednak zazwyczaj jest na środku. Drugą ważną rzeczą jeszcze co do strzałki, możecie zauważyć to, że kiedy budujecie ten swój budynek dowolny, na przykład powiedzmy elektrownię, to my ją, tą strzałkę widzimy, gdzie ona jest. Jest ona się tutaj świeci na zielono, tuż przy tej drodze. Te strzałki zostały dodane, z tego co pamiętam, przy dodatku z Green Cities do City Skylines i one bardzo pomagają przy budowie wszelkiego rodzaju rzeczy. I teraz tak, najważniejsze, co musicie się nauczyć z dzisiejszego odcinka, to jest to, że budynek dowolny będzie działać tylko i wyłącznie, jeżeli w miejscu strzałki będzie mieć połączenie drogowe. Czyli jeżeli zrobię sobie w tym miejscu drogę, to on cały czas będzie mówić, że nie ma połączenia z drogą. Natomiast jeżeli będzie nawet tylko w ten sposób się stykać i powiedzmy, że nawet ją puścimy w dowolną stronę inną, on już nie będzie nam tutaj pokazywać komunikatu, że brakuje mu połączenia z drogą. Także to jest bardzo proste, ale są rzeczy jeszcze ważniejsze. Ale możecie się zapytać, na jaką odległość mogę odstawić? No i tak, jeżeli dobrze widzieliście, normalnie jak postawimy sobie budynek, możemy to sobie tutaj zrobić taką podziałkę, dzięki której będziecie mogli zobaczyć dokładnie to, jak to wygląda. Dostawmy sobie nasz budynek do naszej drogi, proszę bardzo, i mamy go postawionego sobie tutaj dokładnie. Nasza droga była na tej wysokości, jak się ciągnie ta tutaj.
czyli jak najbliżej mogła być. Drogi bliżej się nie da postawić żadnej, poza drogą gruntową, ale droga gruntowa to jest najlepsza droga w City Skylines i o niej kiedy indziej wam opowiem, bo ona może być bliżej postawiona co do budynków różnych i robić różne inne triki. Natomiast co ważniejsze, to to, że my tą drogę możemy odstawić o na przykład kratkę i cały czas nasz budynek będzie mieć połączenie drogowe. Dzięki temu możemy to wykorzystać w wszelaki sposób, jak na przykład zrobić tutaj zejście do podziemi naszego systemu, tutaj przejść dla pieszych i budynek będzie w 100% działać. Mało tego, mogą się tu nawet budować budynki mieszkalne, bo to jest normalna strefa i wszystko będzie działać sacy. Także taką rzecz można zrobić, ale to nie jest takie, to nie jest tak, że tylko tyle możecie zrobić. Tak, dokładnie. Możecie to nawet zrobić w ten sposób. Nawet przy dwóch kratkach będzie to działało. I teraz najlepsza rzecz, jaką możecie dowiedzieć się z tej części, to jest to, że jeżeli macie tutaj na przykład taki dodatek jak Snowfall i macie linię tramwajową, która jest szerokości drogi gruntowej, możecie zrobić, że jest obok linia tramwajowa, a dopiero później jest droga. I zanim się spytacie, no dobrze, ale jak są pojazdy, które wjeżdżają tutaj, jak one działają? Bardzo prosto. A mianowicie one przejadą przez to po prostu w tym miejscu, na środku, będą przejeżdżać przez torowisko. I taka jest odległość. Jeżeli wziąłbym minimalnie, nawet o jeden piksel, jakie tutaj się posługuje tym językiem, gdzie kratka, ta pojedyncza kratka się składa z około 10 jeszcze takich mniejszych części, to nawet jeżeli bym wziął o ten jeden piksel, to i tak już byłoby za daleko i budynek by nie działał. Także musicie pamiętać, że ta droga jest tutaj na tej przestrzeni, jednakże jeżeli zrobicie coś takiego, to większość osób będzie jechać z dołu, ale zdarzają też się samochody, które też z góry będą wjeżdżać. Jest coś takiego, mam w Industries i tak faktycznie to działa. No dobrze, ale teraz przejdźmy do ważnej rzeczy. Już wiecie, jak to działa, a jak to można wykorzystać. No to oczywiście oczywistą rzeczą jest to, że można postawić po prostu budynek w ten sposób i on będzie działać. Można zbudować tą linię tramwajową, tak jak przed chwilą pokazałem. Można zrobić teraz na przykład na spokojnie. Tutaj kiedyś jeszcze wam pokażę, jak się korzystać z drogi krętej. No ale możemy sobie zrobić na przykład na spokojnie rondko, a ten budynek będzie nam tutaj na spokojnie oczywiście działać i nie będzie to problemów. Jest on podłączony i wszystko jest cacy. Także tak, można to wykorzystać w dowolny sposób, nawet do takich prostych rzeczy, jak po prostu zrobienie tutaj teraz lepszego zakrętu. Do rzeczy, których się też on bardzo przydaje, to jest to, że jak na przykład przy mniejszych budynkach, na przykład stacji metra, którą wam teraz pokażę, jeżeli mam na przykład taką prostą tutaj drogę, powiedzmy, że mam sobie taką wybudowaną linię stację, tutaj jest stacja metra, wszystko działa, no, pomijając problemy podstawowej potrzeby. I teraz powiedzmy, że mamy linię metra, która by połączyła się bardzo chętnie z tą naszą stacją, ale ona jedzie w ten sposób. No i co możemy zrobić? Możemy wymyślać jak głupi objazdy w ten sposób, odjeżdżające czy tak inne jakieś pomysły. Ale możemy też wykorzystać w bardzo prosty sposób to, co przed chwilą powiedziałem. Postawić tak tą drogę, wyburzyć oczywiście ten tunel, bo on teraz nam tu będzie bardzo komplikować. I teraz przestawić naszą stację metra w bok, prawda? Wyburzyć tą drogę, którą przed chwilą postawiliśmy i wszystko jest cacy. To się będzie działać. Stacja jest postawiona bokiem do drogi, a ponieważ odległość od strzałki, która się znajduje na środku, jest mniejsza niż dwie kratki, on jest podłączony do drogi i to wszystko bardzo ładnie działa. Czyli jak widzicie, możliwości z tą rzeczą jest miliony. I to naprawdę, macie do wyboru do koloru stacje metra, jakieś różne kolejowe, czy jeszcze inne rzeczy, możecie wykorzystać to do dowolnych rzeczy. I sądzę, że z tą wiedzą będziecie mogli w stanie zrobić multum nowych pomysłów, jakie czekają przed wami. Jeżeli odcinek wam się podobał z takimi trikami, pomocnikami, kliknijcie subskrybuj ten dźwięk dzwoneczek i zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco i właśnie te różne triki, to tak jak mówiłem, subskrybujcie ten kanał. Jeżeli macie jakieś pytania lub chcielibyście się dowiedzieć coś więcej, to wpiszcie w komentarzach. No i jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco lub inne rzeczy, to piszcie na Discordzie. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś konkretne pytania do jakichś pomysłów, rzeczy, które można byłoby zrobić, triki, pomocniki i tak dalej, to piszcie oczywiście w komentarzach. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tymczasem, jakbyście się nie domyślili, pokażę wam na koniec parę przykładów tego, w jaki sposób ja wykorzystuję to w swoich miastach. Na przykład mamy tutaj naszą katedrę. Katedra jest postawiona do zakrętu, idealnie prosto.
Także to jest na pewno idealne możliwości i żeby nie było, pokazujemy też strzałki. Strzałka działa idealnie. Drugi, mamy zegar. Zegar jest postawiony na środku ronda. Nie pytajcie się, jak długo tutaj stawiam ten zegar, to nie zmienia faktu, że on jest w 100% działający, ze ścieżkami, do których nasi tutaj mieszkańcy mogą wchodzić i oczywiście dojazd samochodowy jest. Stacja metra, postawiona obok zakrętu, działa w 100%. Druga stacja metra tutaj tak samo działa. Możliwości jest naprawdę miliony, tak samo jak tutaj. Nasza galeria handlowa jest odstawiona o jedną kratkę, jak widzicie to na załącznym obrazku. Także tak jak widzicie, możliwości są naprawdę bardzo duże, a to tylko i wyłącznie zależy od waszej kreatywności. Czy na przykład tutaj mamy postawiony warsztat, a właściwie skład, który jest postawiony w środku dzielnicy z dojazdem do tylko i wyłącznie strzałki. Tak samo wygląda ten park. Tylko że tutaj jest jeszcze droga tramwajowa i wtedy się robią trochę inne komplikacje, ale to jest na inny materiał. Także tak jak mówiłem, możliwości jest co niemiara i to tylko zależy od waszej wyobraźni. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!